You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobarek, dzień dobarek. Witam się z wami w dniu tygodnia, słuchajcie, w piątek. Zaczynam od tej strony tutaj, gdyż właśnie nie wiem, czy widzicie. Nie chcę się zbliżać za bardzo, ale jak widzicie, panowie wieszają szarfy. Panowie wieszają szarfy, gdyż niedługo przed nami Gala Days. Także może wam co nieco popokazuję. Oczywiście, jeżeli cokolwiek nagram, będą dni gala, będzie parada i taka... I taka właśnie fajna atmosfera i będziemy mieli zapierdziel w robocie. Jak widzicie, to właśnie to coś wisi wszędzie poprzez całe gala. No, w całym gala to właśnie wisi, a ja niedawno wstałam i powiem wam, że dopiero będę się coś tam ogarniać. Zrobię sobie jakieś śniadanko, kawcie, przyniosłam list, przyniosłam właśnie co przyniosłam? Ładowarkę. Powiem wam, że ja ostatnio się coś wyspać nie mogę. Seriously. Wstaję rano, wysyłam ich do szkół, potem się kładę, a dzisiaj jeszcze wstawałam, słuchajcie, chyba, nie wiem, poczwórnie, dlatego, że coś moje kociaki wymiotowały właśnie rano i tylko słyszę bl, bl, bl i wiecie, i wstawałam po prostu co chwilę i takie kładzenie się potem kolejne, to po prostu tragedia. No, jest godzina, słuchajcie, 11. Mam właśnie nowy grafik, muszę sobie pospisywać, ale będę miała troszeczkę, słuchajcie, w lipcu zapierdziel. No w lipcu w sumie i 6 lipca jeszcze też mam pierwszy full, także zapierdziel będę troszeczkę miała, dlatego że właśnie nie będzie Beaty w pracy, więc ja też będę starała się brać jakieś tam godzinki za nią, żeby było sprawiedliwie, a potem nie mam mnie, więc za mnie ktoś musi też brać. No więc co, miałam zrobić wam właśnie te wytrzenie szafy, nie wiem czy dzisiaj zdążę, jak zdążę to może dzisiaj to zrobimy. Słuchajcie, przymknę sobie drzwi. Uno momento, czekajcie, bo będę tutaj siedziała w pokoju dłuższy czas. Poogarniałam co nieco, słuchajcie, z porządków. No i mam teraz jakąś tam chwilę. I tak pomyślałam, że w końcu zrobimy sobie te wietrzenie szafy. Jestem w ogóle bez pielęgnacji jeszcze, bez niczego tak naprawdę. Po prostu jestem w roboczych ciuchach takich domowych, bo tak jak mówię, sprzątałam, no i weźmiemy się za wietrzenie szafy. A to, co w wietrzeniu szafy, ja wam powiem, że wywalam, czyli wiem, że nie będę tego nosić, to będą rzeczy właśnie na wyprzedaż. Nie będziemy się tutaj oczywiście wczuwać też na sztuki, bo tego naprawdę jest sporo, więc po prostu będę wyciągać, pokażę wam, jak to u mnie będzie wyglądało, bez zastanowienia. Tutaj już jeden z futerek leży na boku. Dobra, pokażę wam w ten sposób. Tak wygląda szafka, z której będę za chwilkę właśnie tutaj wyciągać rzeczy i będę wam jakoś pokazywać mniej więcej i tutaj rzucać na kubkę. Na łóżku będę sobie to wszystko układać i tu będę właśnie układać rzeczy, które jakby z tej szafy wiem, że nie będę nosić. I tak się tylko zastanawiam, czy to wszystko wywalać właśnie. Chyba wszystko będę wywalać po prostu. Wszystko leci. Tak robi wytrzenie szafy. Tak właśnie tu u mnie będzie wyglądało. Bardzo proszę, tu mi spadło. Wszystko, ale to po prostu wszystko jak leci, to co tutaj było, proszę bardzo, proszę bardzo i ostatnia kupa. No i tak naprawdę już wam odwracam, szafka jest, czekajcie, jakiś włos mi tutaj się wkradł, bardzo proszę, szafka jest pusta, rzeczy leżą tu. Wszystko leży wyłożone na łóżku i teraz z tego łóżka, z tej całej kupy będę wam właśnie za chwilę pokazywać, jak ja decyduję, co zakładam, a co nie. No i teraz będzie coś widać, powinno być widać. I teraz patrzcie, biorę z tej całej kupy, mam sweterek. Sweterek wiem już, że nie będę go raczej zakładać, leci on na wyprzedaż. Także to jest rzecz pierwsza, sweterek. Mamy tutaj co? Drugi sweterek, w sumie coś takiego. To jest crop topik i gdyby nie to, że crop topik, nie wiem w sumie, czy to założę. Może na jakąś bluzkę. Dobra, to sobie zostawimy. Dalej, ułożona rzecz to jest golf. Golf mój zielony będę nosić jak najbardziej. Także to wędruje na kubkę z rzeczami, które będę nosić. Bardzo proszę, później wam wszystko pokażę. Dalej, kolejna rzecz. Bluzeczka, taka bluzeczka będzie się nosić. Ok, sweterek muszę odłożyć dalej. Następna rzecz, czerwony ten sweterek. Wydaje mi się, że nie wiem, no chyba już chyba nie będę go nosić. Troszeczkę już mi się, że tak powiem, przejadł, chociaż naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale odkładam tam.
Sexy bielizna, myślę, że odkładam jeszcze i nawet nie używałam, bo widzę, że nowa. Dalej, bluzka, którą mam od Moni, to jest bluzka nowa, także 1000% zostaje. Dalej, bluza. Tu jest jakaś bluza ułożona, ale ona widzę, że jest chyba tutaj trochę już do prania, bo tutaj mam jakąś plamkę, zobaczymy, czy dobiorę, także to jest do prania. Dalej lecimy. Taki sweterek. No i poczekajcie, przyjrzę się, czy ja go jeszcze założę. Nie wiem, zastanowię się. I teraz patrzcie, miałam tutaj poukładane koszulki. Tyle koszulek. No i teraz układam te koszulki w taki sposób, które będę nosić. Moje basiki czarny zostaje. Moja bluzeczka Aga Cosmetic Candy zostaje. Piżamkowa taka basiczka z myszką Miki na pewno nie. Błękitna na pewno nie. Czyli to idzie na wyprzedaż. To idzie na wyprzedaż. Dalej, kolejna czarna, któraś już z kolei, więc jedną mogę się śmiało wyzbyć. Kolejna biała Aga Cosmetic Candy zostaje, chociażby z sentymentu. Różowa jaskrawa na ramionczkach leci, biała z koroneczką leci. Tutaj moja z moim nadrukiem jeszcze stara, na pewno pamiętacie, Boże, jakie stare dzieje. No, zostaje. Bluzka, zobaczcie, zostaje oczywiście ze mną, bluzka Roxaurus od Roki, Roxy, z kanału Roxaurus, oczywiście, Polka robiąca naprawdę świetne rzeczy, słuchajcie, na brytyjskim YouTubie i po prostu łapka w górę i chwała jej za to, bo naprawdę na polskim YouTubie, oby przypuszczam, nie osiągnęła chyba połowy tego, co tam. I love my boyfriend, no to... Wiem, że to od Moni albo dostałam, albo odkupywałam, chyba dostałam, już nie pamiętam. W każdym razie to na pewno wędruje. Gucci sruci sobie jedną zostawię. Dalej, taka jakaś zieleń, ładna ta zieleń, ale się podzielę, bo wiem, że nie założę. Dalej, Shein, oczy zostają. Louis Vuitton zostaje, to jest moja z Hiszpanii. Tutaj jest z Mojito bluzka, podomka, dostałam ją od Kasi, od mojej przyjaciółki, więc zostaje. No i D&G, Dolce & Gabbana, czyli Diva Girl, inaczej, z Hiszpanii zostaje. Takim oto sposobem tyle bluzek zostawiam. No i później Wam pokażę też, jak poukładam to wszystko. Zostawiam te bluzki, jeżeli chodzi o sweterki, wyszło aż 3 sztuki. I oczywiście Wam później pokażę. Sweterki zostawię sobie gdzieś tak jakoś właśnie, chcę zobaczyć, czy tak... O, dobra, one będą sobie na boku. No i tutaj jeszcze ta na górę. To jest takich ładniejszych. I tak sobie tu właśnie tu poukładam, że ładniejsze, sportowsze i tak dalej. Dalej, znowu sexy bielizna, mi się nie przyda. Tutaj jakieś rękawiczki diabelskie. Dalej, strój Mikołaja zostawię, bo to akurat może się przydać na vlogmas, także takie rzeczy zostawiam. Dalej, skórkowy taki, jak to nazywa? No, jak się one nazywają? Gorset. Skórkowy gorset zostawię, jeszcze może się kiedyś przyda, zostawię razem z Mikołajem. To już jest dla mnie za małe, jest taki strój sprzątaczki. Ja Wam mówiłam, że ja w takich kwestiach akurat damsko-męskich lubię eksperymentować, także stąd się to wzięło. Nie wiem, to już jest trochę za małe. Ale dobra, na razie odłożę na bok. Tu jeszcze jest chyba ta apawka. Dalej, moja fajna bluzka, taka baletowa, skórkowa, ją bardzo lubię. Ona ma całkiem odkryte plecy, także na balety zostawię. Kolejna bluzka, bardzo fajna, skórkowa, też ją nosiłam na balety. No ale już na mnie przykrótkawa, szczerze powiedziawszy. Ona jest już taka kusa trochę, więc myślę, że tutaj jakby się jej też pozbędę. Dalej lecimy. Co to tutaj jest? Amore Mio, ostatnio kupiona w, słuchajcie, w TK Maxie. Raz ją chyba miałam na sobie, także na pewno zostaje ze mną. Dobra, ty zostajesz. Kolejna bluzka również z TK Maxa, też jeden raz chyba tylko miałam na sobie. Bardzo proszę, jakieś wiadomości przychodzą, zaraz posprawdzam. Także też zostajesz. Okej, okay. Dalej, bluza z Primarka, słuchajcie, SK. Dalej, sweterek z myszką Miki, tak się zastanawiam, czy jeszcze go będę nosić. Chyba już go raczej nosić nie będę. Wydaje mi się, że już
że już na pewno będę się czaić na coś nowego. Miałam go chyba z 3 razy od nowości, także też nie. Dalej, taka bluza, myślę, że też chyba się nią podzielę i będę już raczej kupować nowe. Też chyba zaraz ją założyłam, także też jej wyzbywam. Kolejna bluza Miki, po domu ją zostawiam. Teraz tak, koszulka taka, z tych takich crop topowych, ja myślę, że jednak się nią podzielę. Dalej, kolejna bluza. Aga, zostawiamy. Dobra, może... Nie mówi do mnie chyba, co? Nie mówi do mnie, więc jak nie mówi, to żebym nie zmieniła zdania, podzielę się. Następna bluza, tą akurat chyba zostawię. Tą lubiłam. Z myszką Miki. Kolejna bluza, to jest bluza z Bershki. Taka, jeszcze chyba jej ani razu nawet nie miałam. Albo może tylko raz w Hiszpanii. Także zostawimy ją sobie. Spodnie moje Coca-Cola, takie podomki, zostawiam. Dalej, kolejna bluza z Bershki, jeszcze ją miałam teraz 2 dni temu, tą zostawiam. Dalej, Insta Famous, też ją miałam wczoraj, więc tą bluzę zostawiam. Takim oto sposobem tyle bluz wraca do szafki. Okej, i tak się zastanawiam, czy to tak bokiem właśnie ułożyć. Bo niech będzie bokiem, bo nie mam innej opcji. Linka nowa, ale na mnie z tyłu troszeczkę, więc ktoś troszeczkę większych rozmiarów ode mnie będzie bardziej zadowolony, więc nuścia chrącia zostaje. I w taki oto sposób mam ułożoną jedną szafkę. Najpierw robimy górę i resztę zrobimy sobie innego chyba dnia, bo dzisiaj wszystkiego nie ogarnę. Okej, wyciągam wszystko jak leci, bardzo proszę, żeby nie było. Proszę bardzo, golfik. Kolejna kupeczka, bardzo proszę, wszystko. Wyrzucamy z szafy, wyrzucamy bez żadnego wczuwania się, niepotrzebna mi żadna. Jak ona tam miała komodo, modo, czy jakiej tam ta pani, co tam pokazywała, jak tam zrobić wietrzenie szafy. Uwierzcie mi, że nikt nie jest mi potrzebny. Moja cięta. To była kurteczka, ja sobie z tego zrobiłam kamizelkę, ja myślę, że sobie to zostawię. Bo moja YouTube'owa, bardzo fajnie, 2 torby na zakupy się przydadzą. To pamiętam, że dostałam od Moni i to jest to takie, co tutaj na strój zakładacie, wiecie, o co chodzi. To zostawiam. Dalej, moja bluzka. Bluzka moja z biustem i z krzyżem między biustem zostaje, na pewno zostaje. Nie wiem jeszcze, czy na mnie dobra, ale zostaje. Dalej, ta taka wserek, czy jak to się tam zwie, myślę, że już jej nie założę, leci tam. Dalej, ta moja squeeze, myślę, że ją sobie zostawię, proszę. Kolejna rzecz, to jest ta taka z Hiszpanii, ona mi się bardzo, bardzo kojarzy z moim kanałem, więc ją na pewno zostawiam, nawet tak sentymentalnie. Bluzka, którą pamiętam, że kupowałam razem sobie z tą, z Klaudią jeszcze, ja myślę, że też tak troszeczkę sentymentalnie, chociaż nie wiem, bo cię założę, dobra, nie założę, ale miłe wspomnienia. Dalej koszula w sumie, ta taka bluzka koszulowa, myślę, że ją jeszcze sobie zostawię. Dalej, świąteczna z kotem, leci na kubkę, taki topik jakby połączony od stroju. Ja myślę, że też zostawię. Dalej, ukochana moja bluzka, którą mam, nie wiem już jak długo, ale myślę, że jeszcze ją zostawię. Z takim tygrysem i tutaj z takimi zameczkami, z pijadłkami. Ale robi wrażenie, więc myślę, że ją zostawię jeszcze. Dalej, bluzka kolejna z Shein, też ją zostawię. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze na mnie przyciasnała, ale bardzo fajny krój. Dalej, tutaj też fajny, bo taki golfik, półgolfik z obciętymi ramionami. Bardzo fajny, fajny materiał, ale podzielę się, bo wiem, że nie założę. Dalej, kolejna bluzka z Primarka. Ja myślę, że ją zostawię, bo ja bardzo lubiłam tą bluzkę. In. Kolejna bluzka z Shein, myślę, że też ją jeszcze zostawię. Dalej, kolejna taka fajna, ozdobna, tutaj ma taki ozdobny dekolt, obcięte ramionka i długi rękaw. Myślę, że się nią podzielę, bo już ją wystarczająco miałam. Dalej, z New Looka, taka fajnie wycięta, wyprofilowana, myślę, że ją sobie zostawię na lato, spoko. Kolejna New Look, ale ciut była na mnie chyba przyluźniowa, ile dobrze pamiętam. To jest nowa bluzeczka, słuchajcie, 10. Się zastanawiam, czy ja ją zostawię, czy ją... Dobra, podzielę się nią, bo jak się zastanawiam, to znaczy, że nie założę.
Kolejna, taka trochę jakby na wieczór, taka sexy, flexy, z wyciętymi tutaj całkiem bokami, więc taka fajna, seksowna. Myślę, że spokojnie się nią mogę podzielić, póki co nie mam dla kogo się stylizować na wieczór. Kolejna, słuchajcie, i to jest z Guessa chyba? Guess. Z Guessa taka oto, kupiłam ją w TK Maxie. Ja myślę, że ją sobie jeszcze na trochę zostawię. Bluzka z Primarka i dziewczyny, od razu mówię, to jest moja bluzka z Primarka, wyglądała zupełnie inaczej, troszeczkę się skurczyła, troszeczkę się sprała, obrazek się sprał, bluzka się troszeczkę zmniejszyła, także mało się już nadaje, słuchajcie, do takiego normalnego raczej chodzenia, nie wiem, czy bardziej jakby nie do takiego po domu, a kosztowała 8 funtów, także taka sytuacja. Jeszcze wczoraj właśnie o tym z Madzią rozmawiałam. Dalej, co my tu mamy? Bluza. Bluza zostawiam, nawet o niej zapomniałam, szczerze wam powiem. Idziemy dalej. Sweterek, jaki zakupiłam, tutaj jest New Look, rozmiar 12. On jest na mnie ciut przyduży, ale jest przepiękny. Bardzo ładny, tylko że 12. No, on na mnie naprawdę wisi, dziewczyny. Ale wydaje mi się, że może być lepiej wyglądający na moją bratową. Dobra, z góra od stroju, bardzo fajna, zresztą myślę, że też się z bratową mogę podzielić. Dalej, kolejna bluzka, która przyleciała do mnie, kurde, pod kapcią coś mam, przyleciała z Hiszpanii. Myślę, że ją sobie po prostu sentymentalnie zostawię. Dalej, moja bluzka z Bershki, bardzo ją lubię nosić po domu, tak jak tą, co teraz mam, także ta bluzka ze mną zostaje jako taka podomka. To położę sobie tu. Dalej, co to jest? Kombinezon jakiś, czy co to? Czekajcie. Tak, kombinezon z Shein. Ten taki wyjściowy kombinezon z Shein oczywiście zostaje ze mną. Bardzo ładny, bardzo fajny, bardzo dobrze wykonany i świetnie wyglądający. Dalej, sukienka jeansowa z New Looka. Mam takie dwie, ale widzę, że ta się już kwalifikuje do prania. Nie wiem, co to robi. Więc do prania. Kolejna bluzka z Bershki, no copyright, taka, myślę, że zostawię. Tak, sweterek, nie pamiętam z czego, taki na mnie przyluźniawy, nie pamiętam skąd go mam, skąd go zamawiałam. To się podzielę. Dalej, sweterek z Shein, ja myślę, że może do nagrywania. Ja myślę, że do nagrywania, śmiało go jeszcze gdzieś tam założę, bo ma bardzo fajny ten, tutaj te ramię, także to robi fajne wrażenie. Dalej, fajny, cieplutki, taki króciutki sweterek, bardzo milusiński, podzielę się z bratową. Okej. Dalej, bluza z napisem Queen. To też jest z jakiejś chińskiej strony i to są te bluzy, które zamawiał Tomek. Mieliśmy King i Queen. I się zastanawiam, czy ją założę. Chyba nie, bardziej się przyda mojej bratowej. Dalej, kolejna bluzka, która też powędruje do mojej bratowej, to jest taka też fajna, ja miałam chyba je dwie albo trzy z takiego rodzaju. Dalej, kolejna to była też chyba bodajże, chyba z Shein albo z czegoś, taka z ustami, troszeczkę się pomechaciła i jest troszeczkę na mnie już jakby przymała, ale bardzo fajnie ma te usta, także myślę, że się podzielę. Kolejna bluza czerwona z Miki. No, wygląda jak nufcia po prostu chromcia. Chyba jeszcze ja nie razu nie miałam. Nie wiem, zastanawiam się, czy ją założę. Może zostawię. Dobra, zastanowię się. Zaraz jeszcze sobie ją zostawię, może założę. Moja bluza, do której mam ogromny sentyment, jest to moja bluza od Dari. Taka oto. Zostawiam ją na pewno. To jest bluza chyba z Łap Nas. Taka bardzo candyowa i bardzo sentymentalna i choćby nie wiem, co się z nią działo, to ją zostawiam. Śmietniczek. Kolejna bluza, zakupiona bodajże w TK Maxie, zostawiam ją na pewno, sportowa. Pamiętam, że kupowałam ją razem z Oli i to jest bluza z Sunetti. Także zostaje ze mną. Dalej, golfik. Mam dwa jaskrawe, zielony i różowy. Te golfiki sobie zostawiam. To są te, które pisałyście, że mi ładnie. Dobra, ten widzę, że już też do prania. Ok, kolejna bluza. Bluza z Shein skład. Ostatnio miałam na sobie, bardzo ją lubię, więc na pewno jeszcze ją założę. Jak tam szybko idzie. Dobra, mam nadzieję, że wietrzycie szafę razem ze mną. Ok, kolejna bluzeczka. Tą też zostawiam, bo ją polubiłam jakoś. Co prawda crop top, ale fajny. Kolejna taka sama, tylko że biała. Też taka crop topowa. Albo po domu, albo na wakacje, jak będzie tak ciepło. Moje spodnie,
Ostatnio też właśnie je miałam, bardzo je lubię, nie wiem, gdzie mam bluzę, bluzę chyba odsprzedałam, albo może Bartowa ma. W każdym razie to zostawiam. Dalej, różowa moja bluza, bardzo ją lubię, także tą bluzę zostawię. Dalej, bluza od piżamy, piżamek nigdy za wiele, ale myślę, że mam już ich tyle, że śmiało się z Bratową mogę podzielić, ona też lubi. Sexy Flex, jakaś czerwona bielizna, podzielę się z Bratową. Dalej bluzka, słuchajcie, rozmiar S, stylizacje.tv. Miłego dnia bodajże, tak? Tak, miłego dnia. Ale widzę, że też do prania, już ją miałam na sobie. Tu jakaś podwiązka. Dobra, spodnie dresowe, moje czarne, zostawiam do pracy. Dalej kolejna moja bluzka, Influencer. Bardzo fajna, lubię ją, więc zostaje. Bluza Coca-Cola, to jest bluza od tych spodni dresowych. Myślę, że tak dla jaj, dla zabawy zostanie ze mną. Kolejna bluzeczka, nie pamiętam skąd, ale to było na pewno z jakiejś współpracy, ale nie mam metki, więc wam teraz nie przypomnę, nie powiem. Pamiętam, kiedy one do mnie przyszły, ale zapomniałam, jak się nazywała. Jak się nazywał sklep. Dalej spodnie, leginsy, moje fila, bardzo je lubię i będę je nosić na pewno dość długo, bo je po prostu bardzo lubię. Dalej bluzka od góra, od piżamki, ja myślę, że się też podzielę tutaj z Bratową. Dalej komplecik, bardzo fajny, ale wiem, że go nie założę, to jest Shein. Na Bratową to też nie jest, ale ona ma siostry, więc mam nadzieję, że się tam u której sprawdzi. I to jest taki komplet razem ze spodniami, bardzo naprawdę fajnie wyglądający, ale już nie na mnie, na staruszkę, ale bardzo fajny. No i co? I to wsio. No i wsadzamy teraz do szafy. Bardzo proszę, sweterki idą z tyłu, dlatego że to jest na zimę. Koszulka idzie tu, ponieważ to na... Czekajcie, żeby było więcej miejsca. No, okej, no i co? I te cieńsze rzeczy, takie o, takie niby pseudoletnie, to myślę, że mogę śmiało tu. I mamy... Co? Już skończyliśmy? Aha, i kombinezon. Kombinezon to jest ta ładna rzecz. Taka o, to zrobimy tutaj, gdzie są takie letnie. Niech sobie to tu będzie. I w taki oto sposób zrobiliśmy wieczenie szafy, które wam za chwilę pokażę, jak to wygląda. O, bardzo proszę, czekajcie. Wezmę tego ringa. Tak wygląda jedna szafka. Opróżniona, ułożona. Zamykam. I bardzo proszę, druga szafka. Bluzy, bluzki i koszulki zwykłe. I zamykam. I teraz wam pokazuję, ile rzeczy mam na... Cała kupa już jest z wietrzenia szafy na wyprzedaż. Tak by to wyglądało. I tu jeszcze takie sexy flexi, to później gdzieś wsadzę w jakieś inne miejsca. I myślę, że z taką już resztą szafy przyjdę chyba już w kolejnej części, bo już... A potem zrobimy sobie w kolejnej części wietrzenie tych dwóch szaf. Tu będą jakieś takie, wiecie, wyjściowsze rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No, także... Tak by to wyglądało, mam nadzieję, że wieczyłyście szafę razem ze mną. Ja teraz idę na kawę i jeszcze muszę polecieć do polskiego sklepu po jakieś wędlinki do chleba, bo nic nie mamy, a jutro niedziela. Także trzymajcie się, buziaki, i mam nadzieję, że spodoba wam się takie wietrzenie szafy. Buźka, pa!